Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak poustawiać tracker obrotowy, żeby nam fajnie pracował w polskich warunkach, bez zbędnych sensorów. Chcemy je minimalizować, ponieważ zakłócenia i inne historie powodują problemy, a nie wspomniawszy o tym, że one są bardzo drogie i niedokładne. Dobra, no to co możemy zrobić z takim klasycznym trackerkiem obrotowym? Ja się teraz koncentruję na osi wschód-zachód, północ-południe na razie mnie interesuje, to jest po prostu pochylenie. Najwięcej problemów mamy tutaj na wschód-zachód. Co ustalmy sobie, żeby nam było łatwiej rozumieć? Północ to jest 0 stopni, jakbyśmy sobie tam mamy 360 stopni obrotu, to zakładamy, że północ to 0. Wschód 90, południe 180 i wtedy już mamy zachód taki 270 stopni. I teraz, gdzie ta krańcówka powinna się znajdować? No w naszych warunkach pogodowych w ekstremalnie długim dniu słońce wstaje w takim sensownym, no wstaje bardzo wcześnie, tak? Ale realistycznie, kiedy ono daje jakąś sensowną moc, no to jesteśmy gdzieś tutaj w tym obszarze. Więc ta krańcówka powinna się znajdować gdzieś w tym obszarze, tak mniej więcej mówię koło 80 stopni. Jeżeli tu mamy 90, to gdzieś koło 80 stopni. Podobnie na zachodzie, to zakończenie dnia, ono jest bardzo często bardzo długie, ale to już są bardzo przegrzane panele i one potrzebują znacznie większej siły słońca, więc jechanie bardzo daleko za nimi jest bez sensu, bo to znowu jest męczenie silników, no niepotrzebne po prostu, tak? Więc jest każde słońce, które jest poniżej 20 stopni, szczególnie jeśli jest bardzo gorąco, to w ogóle nie daje jakiegoś sensownego efektu. Więc tu możemy sobie ustawić tą krańcówkę w tym zakresie, no nie musimy jechać bardzo wcześnie, szkoda silników po prostu. Kabli również, bo pamiętajmy o tym, że kable też się skręcają, wyginają i to też powoduje uszkodzenia, więc po jaką anielkę jeździć w to i z powrotem tak daleko. I to jest taka typowa sytuacja, kiedy stoi tracker mniej więcej w takiej pozycji. To jest pozycja początkowa, początek dnia. Tak właśnie, to jest początkowa pozycja, początek dnia. Dlaczego nie tu? Dlaczego nie staje trackerem w tym miejscu? Dlatego, że ja nie wiem, jaka będzie następnego dnia pogoda. Może będzie bardzo ładnie, no, jeżeli będzie, no to ja sobie trackerem podjadę w to miejsce i nie ma problemu. Zanim tylko osiągnę jakąkolwiek moc, to ja już będę stał i patrzył się na słońce we właściwym kierunku. Ale może wcale ta pogoda nie będzie ładna, więc jeżeli zakończyłem dzień, to ja będę jechał specjalnie po to tutaj, żeby potem wrócić z powrotem do połowy dnia, bo akurat wtedy mi się ładnie pogoda poprawiła. Co gorsza, co wtedy, kiedy ja ustawię krańcówkę bardzo daleko tutaj gdzieś w tym miejscu, tracker się przekręci dosłownie patrząc prawie na północ, ja przez pół dnia albo jeszcze więcej nie będę miał w ogóle słońca sensownego, cały czas zachmurzenia, a potem na koniec się pojawi na słońce. No to co tracker wtedy zauważy? Tracker zauważy, że słońce wstaje gdzieś w tym miejscu i zupełnie nie będzie trackowało w ogóle słońca w takim dniu. Dlatego no, rozsądnym jest oczywiście stosowanie krańcówek, które są bazami i one resetują mi pewne parametry w algorytmach. Ale no, bez sensem jest jeżdżenie nie wiadomo gdzie, a z drugiej strony bez sensem jest cofanie się całkowicie do samej krańcówki wschodniej, kiedy ja i tak miałem bazę po stronie zachodniej i ja mogę stanąć sobie mniej więcej w tym miejscu. Dlatego ten czas, ustawienie tych parametrów musimy zrobić no, trochę tak optymalnie, tak? Nie musi to być bardzo długo, cały ten okres, cała baza i tak dalej. Jakbyśmy patrzyli teraz na ten cały przepływ, jak ten tracker się zachowuje, przejdziemy sobie szybko przez to. Załóżmy, że mamy początek dnia, zaczyna się to, ten dzień w miarę naświetlać, słońce dopiero co wstaje, siła słońca jest ledwo pierdząca, że tak powiem, ale faktycznie te czujniki nam coś zaczynają wykrywać. Podchodzimy pod parametr V3 i zaczniemy trackować, tak? Jeżeli już zaczniemy trackować, to już my wtedy przestawimy się do kierunku słońca, tam jeszcze kwestia ROS i, tak, i tych innych się dzieje w międzyczasie, no ale my tu już jesteśmy gotowi do tego, żeby to słońce śledzić. Z tej bazowej pozycji cofnęliśmy się do pozycji początku dnia, tego wschodu słońca, no i potem to już jest klasyczne, normalne, zwykłe trackowanie, tutaj już mamy normalną siłę, gdzieś zawsze o tej porze, mówię o całkowitym lecie, bo przecież w zimie to jesteśmy gdzieś tutaj, ale o całkowitym lecie to faktycznie jak słońce jest na wschodzie, no to on już daje jakąś sensowną siłę i tutaj mamy jakąś produkcję na tym panelu. No i później trackujemy sobie spokojnie, lecimy dookoła.
Już zaczynamy schodzić ze słońcem, mamy ten zachód, ono już nam traci moc i my w tym momencie możemy zaprzestać dalsze poruszanie się, nie ma to żadnego sensu, więc ta krańcówka tu może być ustawiona, nie ma żadnego z tym problemu. No i teraz czas T3, no to jest ten czas między krańcówką, między bazą zachodnią, a mniej więcej tą pozycją. Jeżeli ustawię czas tutaj, to jest zupełnie inny czas, zobaczcie, tutaj stąd, dotąd to jest jakieś 70% czasu, które jest mi potrzebne stąd do tej krańcówki, jeżeli bym zrobił pełny obrót. Więc wyobraźmy sobie, jak pracuje silnik, który mamy, zresztą pamiętamy o tym, że te silniki muszą pracować bardzo często włączane, wyłączane i tak dalej, więc mają trochę inną charakterystykę niż silniki pracujące w trybie ciągłym. No ale też znowu w drugą stronę, jeżeli te silniki są przygotowane do pracy włącz-wyłącz, no to nie są za bardzo przygotowane do pracy w trybie ciągłym, więc jeżeli ja będę pidolił ten silnik od początku do końca, no to na pewno będę wpływał na jego no po prostu żywotność, tak? Więc w takiej sytuacji lepiej jest nawet podzielić tą strefę na kilka części. Tam kiedyś mieliśmy taki algorytm podzielony, że on tam włączał, wyłączał, włączał, wyłączał, ale to też ludzie zauważyli, że oni tak nie chcą, oni chcą po prostu całkowicie to jechać. Ale tutaj chcę nadmienić to, że warto oszczędzać silnik i po prostu, kiedy ja robię tą cofkę, to pojechać do tyle, ile muszę. No, stanięcie gdzieś tutaj wcześniej, no jest trochę za wcesne, bo potem ja muszę długo czekać, aż promień słońca mi padnie na czujniki. Ale już kiedy ja tutaj w tej strefie stanę, no to już mi wystarczy do tego, żebym spokojnie mógł zareagować na to, gdzie słońce mi rano powstanie. Więc zakończy mi się ten okres. Ja potem ten T1 sobie czekam, czy na pewno mam zajście słońca, czy to była tylko chmurka. Potem liczę sobie, że jestem już faktycznie w nocy. Jeżeli mam te czasy bardzo długie, no to nawet to może trwać 4 godziny, nie? Więc to też pamiętajmy o tym, że zakończył się dzień, to ja już chcę, żeby wracał. No to ustaw sobie te mniejsze czasy, ale wtedy, jeżeli ustawisz te mniejsze czasy i chcesz bardzo szybko wracać, no to może ci się w środku dnia okazać, że na 4 godziny zanikło słońce, a tracker wrócił. Dlatego te czasy powinny być dosyć długie, szczególnie ten czas powinien być maksymalnie długi w zasadzie, bo przecież noc jest długa, mamy czas na to, żeby sobie spokojnie poczekać i wrócić. Dlatego ten czas warto ustawić długi, nie skracać go, bo jeżeli go skracamy, to będziemy w środku dnia wykrywali koniec dnia, no właśnie w sytuacji, kiedy jest duże zachmurzenie. No i załóżmy, minęły te czasy, ja wtedy sobie stąd spokojnie wrócę do pozycji takiej bazowej. Ja na tej pozycji bazowej czekam do początku dnia i znowu zaczynam ten cykl od nowa. Także tutaj chciałem trochę uszczegółowić tą kwestię ustawiania tych czasów. Nie musimy męczyć silnika od początku do końca, nie ma to żadnego sensu. Bardzo często w Polsce rano jest zachmurzenie i w tej fazie nie mamy produkcji. No to w zasadzie tyle, co chciałem Wam wytłumaczyć.